Cześć, dzisiaj powiemy sobie o płytce stykowej oraz o rastrze 2,54 mm. Chyba jednym z najbardziej popularnych standardów w elektronice. Zacznijmy od tego rastra. Tutaj mamy goldpiny oraz taką wtyczkę na takie goldpiny. Jeśli popatrzymy sobie, to te goldpiny są od siebie w odległości 2,54 mm właśnie. I stąd ta nazwa rastru. Co teraz możemy zrobić z takimi goldpinami i gdzie je znajdziemy? Mam tutaj różne moduły, które mają właśnie takie goldpiny. Na przykład płytka Arduino, które mają tutaj oczywiście odstęp tym goldpinem między sobą 2,54 mm. Ale jeśli patrzymy też na szerokość, to też będzie to wielokrotność 2,54 mm. Takie moduły możemy sobie podpiąć do właśnie naszej płytki stykowej. O, na przykład tutaj mam akcelerometr. Wchodzą. Przejdźmy już do samej płytki stykowej, która najczęściej jest stosowana do budowy różnego rodzaju prototypów. Mamy tutaj pola stykowe. Najczęściej mamy tak, że po prawej i po lewej mamy rzędy niebieskie i czerwone. Czasami są oddzielone, tak jak w tej płytce. Tutaj są one wszystkie zwarte w takiej linii. Wszystkie te tutaj w tą stronę i te czerwone osobno są ze sobą zwarte. Mamy też tutaj po środku styki. One tutaj są oznaczone literkami, jeśli zobaczymy. A, B, C, D, E, F, G, H i J. Oraz cyferkami w tą stronę. I jak one są ze sobą tam połączone w środku? Jest ona zbudowana tak jakby z trzech modułów, bo tutaj zobaczymy, że to możemy tak właściwie rozmontować sobie te boczne paski. Mamy tutaj taśmę dwustronną. Jeśli byśmy odkleili sobie taką taśmę, to zobaczylibyśmy, jak te styki są tam połączone. O, jak widać, są tam te wszystkie ścieżki. Możemy sobie tylko jedną warstwę odkleić tej taśmy dwustronnej i przykleić do czegoś naszą płytkę stykową. Możemy także dzięki tym wypustkom łączyć płytki stykowe ze sobą, aby uzyskać jeszcze większą powierzchnię do tworzenia naszych układów. Do takich układów korzystamy z trzech rodzajów przewodów. Męsko-żeński, czyli żeńska wtyczka, to jest taka, do której możemy coś włożyć. Na przykład nóżkę takiego Arduino. I męska, którą możemy wpiąć na przykład do naszej płytki stykowej. Tutaj mam męsko-męsko, czyli wyposażoną w parę pinów, którą możemy na przykład zwierać coś, jakieś miejsca stykowe w naszej płytce, lub żeńską, wyposażoną w dwa styki, do których możemy coś włożyć, na przykład do połączenia Arduino i akcelerometru. Teraz pokażę może przykład. Tutaj mam taką płytkę zasilającą, dedykowaną właśnie dla płytek stykowych, ponieważ tutaj jest taki rozstaw pinów, że pasował z tymi bocznymi tutaj paskami przygotowanymi na zasilanie. Wpinamy. Nawet widzimy, że ten plus i minus pokrywa się z naszym plusem i minusem. Przybliżę, będzie widać. Możemy tutaj ustawić napięcia. Na przykład na jednym będzie, na jednej stronie będzie 3,3 V, na drugiej stronie 5 V. I możemy to zasilać tutaj napięciem od 7 do 12 V. Więc ja tutaj skorzystam z zasilacza na 12 V. Mam taki. O, z taką końcówką wpinam tutaj i podłączam go do zasilania. Ok, jest zasilony.
Tutaj mamy jeszcze włącznik. Włączamy. Jeden LED się świeci, więc mamy tutaj napięcie. Ustawiłem z worki na 5V, więc tutaj i tutaj mam zasilanie 5V. Teraz zrobię taki najprostszy układ, czyli diodę świecącą LED. Moja dioda LED jest nowa i ma dłuższą nóżkę oznaczającą katodę, czyli plus. Tutaj podłączamy. Wpinamy ją w tą linię zasilającą plus. Drugą nóżkę wepnę w linię 20 na płytce stykowej. O, tak. I teraz wiem, że wszystkie pola od F do J na linii 20 są ze sobą zwarte, więc mogę jedną nóżkę rezystora tutaj wsadzić, a drugą nóżkę rezystora może do linii minusa. O, i dioda LED świeci.